Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnej serii. Możecie być zaskoczeni, ale tak, powrót do Risen. Nagrywałem jedynkę, tam 15 odcinków nagrałem i stwierdziłem, mam dość tej gry. Ale patrząc na trójkę, która wyszła w tym roku, to aż bierze mnie ochota. Taki już trochę nowocześniejszy gotik. Czekamy na Gothica 5 i wierzę, że nadejdzie ten czas, kiedy będzie ten Gothic 5. Ale mamy tu Risena 3. Jak to się nazywa? Ta gra mniej więcej. Ma widzieliście na początku. Dla mnie to jest po prostu Risen 3. I gramy od nowa i tą serię nagram na 100%. When was it ever easy? How many times during my countless raids did death stare me right in the face? But that hideous face staring back at me was beyond even my imagination. There is no escape. Your body belongs to me. Jeszcze zobaczymy. To ciekawie się robi. No nie, czy nie będę musiał zmniejszyć sobie ten wymagania. O kurde. O luj. Ojeju. Ale nas zakotwiczyli. O kurde. Ej, tu nie ma spadków. Tu jest do 30 FPS-ów przynajmniej. Dobra, wiem jak się tu poruszać. Ło, ty w życiu. Ej, robi się ciekawie. A, tak się robi skok. Ale fajny skoczek. Dobra. Gramy na wysokich, więc trochę będzie przecinek. Ło. Unikamy. Bo nas... O, wyciągamy broń i... O, to jest nasze parowanie. Atak, atak... O nie, taki jest atak. Jeb. Te, ale zajebiście. Ale kombo mu zasadził. A, dobra, już tam idę, idę. O, i broń dodatkowa, czyli pistolet. Ło, jak odrzuciło mnie na chwilę. Dobra, trzeba teraz... O, luju. O, kurde. Ale tu nas zjadą. Jeb, i z pleców mu. Dobra. Te fajnie się gra. Kurde, nie. Zajebiście wręcz. Jebut. Jakie shotguny. Jeb, i jak mu łeb odciąłem. A właściwie kark. Dobra. O. O, jeb. I jaki potężny atak. Dobra, ale tu fajny jest system walki, trzeba przyznać. O, ale mi się oberwało trochę. Kurde, będzie ciężko. O. Dobra. Chwała plus 75. Ostro. Gramy na poziomie normalnym. Jeb ci. Jak to pudło? O kurde, nie, dobra, nie marnujmy amunicji. Póki co celujemy marnie. Dobra, parujemy. Ale jest ciężko. I to w cholerę. A! Dobra. Wyjdziemy z tego jakoś. Ło, trzy ataki z rzędu. No, czemu on się broni? A, dostał! Headshot. O kurde. Aż czymś takim będę. Oszty w życiu. Nie ma czegoś takiego jak ekwipunek? Tej zaraz tu zginę. A dobra, wyleczony. A, dobra. Walcz ty, walcz! Strzelaj w niego, dobra. Jak to... Jakie pudło. Tej, bo mnie to zaraz wykończy. Dobra. Dobry! Aaaa, zabiłem. A ledwie, powiem wam szczerze. Chodź tu, come on. O! O kurde, czy nie ma tutaj przypadkiem quick time eventów? Ale ciekawie się zapowiada.
tej, aż się chce grać. Ale dostał ten duch. I co, łysoci? O kurde. A co on? On kurwa jak Posejdon przyzał sobie jakiegoś morskiego potwora. O shita fucka. Że tego nie ubije. Tej, pobudka. Pobudka, halo. Bastard. Hey. Hey. Ale dupa. Did you have your nightmare again? It's always the same. The ghost captain. He haunts me almost every night. It's just a dream. Real life is out there waiting for us. Anchors away. Come on. We're here. At the Crab Coast. How long was I asleep? Far too long. Now come on. Get your ass out of the cabin. I'll go and wait for you on the shore. Babuszka popędza, ładna dupka. A, nieźle się zapowiada. Najpierw walka, potem kobiety. No i więcej rzeczy czekam. Kurde, ale no, troszeczkę są spadki. Jakoś to ujdzie. O, weźmy kluczyk do kufra. Plus 20 do chwały. I teraz nasze zadanie, znajdź klucz do tego kufra. Ale gdzie jest kufer sam? Bo ja go nie widzę za bardzo. Ale jest! Risen 3. System lutowania jest? Jest ten system lutowania? Czekajcie, bo na razie nic nie można chyba podnieść tutaj. Nie wiem. Najpierw muszę się z tą grą nieco zaprzyjaźnić, żeby wtedy się przyzwyczaić. Ale powiem wam, fajnie się zapowiada. Nie jest może najgorzej, nie jest to może najlepiej stworzone, ale jest. Dobra, mamy nasz kuferek. Ostrze stalowo-brodego. Aha. A, dobra. Pistolet pojedynkowy. No, czyli taki standardowy. Czarny trójróg. O, no co nam trójróg? Ciekawy jestem. Dobrej jakości płaszcz. Zapasy żywności. Tak, bierzemy wszystko. Rum, czyli nasz najlepszy przyjaciel człowieka pirata. Alkohol i naboje do tego pistola. Dobra. Pięknie. Teraz ekwipunek. No, bardzo fajnie to wygląda, naprawdę, no, nie ma co. Jest ostrze stalowo-brodego, lewa ręka to jest pistol. No, czyli tak jak kurde powinno się posiadać te bronie. A, to jest ten nasz czarny trójróg. A, to są te czapki, one się nazywają trójrogi. Muszę zapamiętać sobie, bo to jest niezwykle ważne. To jest nasz tors, jest, plus 100 do chwały, nie no, fajnie. Już nas kurde... tu mamy te nasze czarne spodnie. Dobra, założone. Na stópki mamy buty. Dobra, kolczyk. Nie mamy żadnych kolczyków, amuletów i pierścieni. Ale mamy fajne wyposażenie, postać. Gdzie mamy te nasze zdolności? To wszystko jest na razie tajne. Broni dystansowa. Aha, ale kurde, ile tu trzeba się nauczyć. No, to trzeba, właśnie trzeba tu teraz dokonywać wyborów, jak będziemy po prostu szli. Czy to magia, czy zręczność, wytrzymałość, bądź wpływy, cwaniactwo, kradzieżstwo, walka wręcz dystansowa. No, jest tyle możliwości przejścia gry. Tu mamy naszą mapę, bardzo fajnie wyglądająca, taka typowa komiksowa mapa. Tu mamy jeszcze nasz kompas. No na razie tu jestem. O, i tak na razie wygląda. Pokaż mapę. Tu jesteśmy na razie. Moment, moment, bo jeszcze widziałem dziennik. A to jest tylko samouczek. Dobra. Okej, tak na razie wyglądamy. Nie jest źle. Nasze łoże. Fajnie, że po nim możemy chodzić. Tak skaczemy. No taki dość skromny skok. To jest nasz unik. Przy A atakujemy, przy B wyjmujemy broń, bądź ją chowamy. Tutaj parujemy. Atakujemy. No, nawet nieźle, nieźle. Bardzo fajnie. Możesz już tą broń schować, czyli bardzo prosto, standardowo, bez żadnych skomplikowanych modeli sterowniczych. Po prostu jedziemy na koksa. Dobra, teraz tak wychodzimy. Nie wiem, jak ja stąd mam wyjść. Dobra, mamy do 30 FPS-ów, czyli nie jest najgorzej.
I nie narzekam, powiem wam szczerze. Teraz pewnie tak trzeba wyjść. Okej. Okay. Cutscenka, plus 300 chwały, fajnie. Wybrzeże krabów. Ale fajne niebieskie ptaszynki. Papuszki, czerwone też są, widać. O kurde, jakie kraby. Aha, i będziemy z tym walczyć, jak mnie mam. Right. If we want to find the greatest treasure of the southern seas, we need to get to the ancient temple. According to the map, we need to follow the path. Come on, dearest brother. We'll be rich soon. Aha. O, mamy stopień kapitana. Możemy z nią gadać. Later, maybe. Ale ma duże psy. Nie jest źle z nią w sumie. Dobra, a teraz tak. Zapiszemy sobie grę. Okej. I zaczynamy naszą przygodę. Możemy iść po prostu po kozacku, możemy szybciej iść. Tylko ciekawy jestem, jak jest sprint. O, tak mamy sprint nasz. I on się nie wyczerpuje. Tej to zajebiście. Nasz sprint się w ogóle nie wyczerpuje. Zanim w ogóle zaczniemy. Łódź wiosłowa, możemy coś z nią zrobić? Nie. A no właśnie. Aha, a też mamy jakby interakcję, bo to jest i walka, i interakcja. Nie chcę rozmawiać, kurde. Weź wyjmij broń i zobacz. Czekaj, ja ubiję się tego żółwia. Nie, kurde, bije się A. O, i fajnie. A, to się exp nasz nazywa chwała. O, i mamy surowe mięsiwo, które możemy potem usmażyć, ale powiem wam, od Risena jedynki ta trójka jest już zajebista po prostu. Czuję normalnie się jak w gotiku. Co z tego, że klimaty pirackie, a powiem wam, że nawet tęskniłem za tymi klimatami. Kurde. Zjedziemy ten shit. Poszło. Plus 50 do chwały. Czekaj, nie mogę tego przeszukać? Nie mogę, a szkoda wielka. Ale przynajmniej ubiliśmy to ścierwo. Kurde, znowu. Dobra, ubite. Łoty. Jaki jesteś dobry. Okej, okay. Pięknie. Nie najgorzej walczy nasza postać. Czyli tak standardowo. Tylko właśnie brakuje mi dwóch mieczy. O, małże mamy. Którą możemy sobie teraz otworzyć w sumie. Bo jest taka możliwość. Ekwipunek. Kurde, ale gdzie mamy taki nasz ekwipunek ogólny? Magia, przedmioty, jest. Muszę się po prostu przyzwyczaić. Łup, naboje, małża. O, możemy ją otworzyć. O, i mamy perłę, która jest warta aż 15 sztuk złota. Więc nie jest najgorzej. Dobra. I bardzo fajnie, na razie nie zginęliśmy. Wszystko wychodzi na to, że gra na normalnym poziomie trudności nie będzie aż taka trudna. Ale warto wszędzie chodzić. Każdy szczegół gry ma ze sobą. W ogóle możemy pływać? Takie. Czekajcie, ja sobie to zapiszę. We've gone too far. We need to turn back. Do you even fucking know where we are? O, zaklęła! O proszę, w Risenie 3 mamy przekleństwa. Yes, I do know where we fucking are. All right, but if you want to go back, just tell me, okay? Dobra, zamknij pysk. Teraz chcę zapisać sobie grę, jeśli można. Będę sobie zapisał na tym moim normalnym save'ie i teraz sprawdzimy, czy możemy pływać. No, możemy pływać, pięknie. W końcu. Zadbali o to. No i ładnie, no i kurde, to jest RPG. Jeżeli chodzi typu Risen, to jest w końcu dojrzały RPG. Dobrze. Tu jeszcze sprawdzimy, czy możemy zbierać jakiekolwiek rośliny. O, to też jest przydatne. Czy w ogóle jest system ciężkości, jeżeli chodzi o nasze ku. O kurde, tam widzimy kraba. Czekajcie, zapiszę sobie. Znowu, ja muszę co chwilę zapisywać, bo ja nigdy nie wiadomo, co się ze mną może stać. Czy nas zmasakrują, czy nie. Musimy dużo uników robić i często. Dobra,
O, wywrócił się ten debil. Jeb, ale banalnie. Plus 100 chwały. I co tu masz? Małża, którą znowu możemy otworzyć. I co w niej będzie? Pusto. No cóż, trudno. Ale żeśmy za... Lol. Fajne ci się te nóżki wiksują. Na bogato, normalnie. Nie, no nie ma co, nie ma co. Dobra. Okej, okay. O, małża. Pięknie. Co w niej będzie znowu? No ja się mylę ciągle, bo naciskam start zamiast back. Dobra, małża pusta. Kurde, no. Szczęście nam nie sprzyja, ale kolejny krab. O, o, jak nas poranił, ty! Kurde, jakie kozactwo. Jeb. Ale nie, fajnie, miecze, pistolety, czyli to co lubię w sumie. Jeb, wywrócił się debil. I po nim w sumie. Co tu masz, krabie? O, i znowu małże. No ciągle będą nam małż wypadać. Znowu pusto. No cóż. Musi być jakiś czynnik prawdopodobieństwa, że albo nam wypadnie, albo nam nie wypadnie. Czyli czysta matematyka musi być też w tej grze. O, i znowu małża. Pusta. Kurde. Szukamy dalej. Kolejna małża. O, i kolejna perła. Mamy już dwie perły, czyli 30 sztuk złota w kieszeni. Bo perły raczej będziemy sprzedawać. Szkoda, że tej gwiazdy nie da się zebrać. Ale tu widzę chyba kolejną małżę. O kurde! O luj! Giniesz! Kurde! Dadasz! Jebci! Dobra, mamy tą chwałę i tak. Kurde, ale nas zaskoczył. Trzeba przyznać. Dobra, znowu małża. Zapiszmy jeszcze grę przy okazji. Muszę co chwilę zapisywać, bo to naprawdę jest ciężko wyczuć. Czy albo zginiemy, albo przeżyjemy, no. Dobra, nic nie wypadło. Tam chyba raczej nie podejdziemy. Raczej nie powinniśmy. Ale warto, warto się przechadzać. Dlatego, bo można polutować sobie złoto. O, sztuka złota, duża sakwa ze złotem. 100 sztuk złota i tu od razu nam rozpakowują. Czyli nas obsługują w sumie. No ładnie. Czyli mówiąc wprost, ta seria będzie bardzo długa. Grzyba mamy, czyli w zapasach żywności. Ale fajnie. Złoto, perły, grzyby, potwory, kobiety, walka. No jest po prostu co robić w tej grze. Dobra. Okej. Lalalala. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Dałoby radę tu się dostać? A jakby tak doskoczył? O, jak zarąbiście, umie skakać. Normalnie parkury. No kurde, będzie lutowania. I to w cholerę. Bo jak na górze też coś jest, to po prostu ładnie. Dobra, tu nic nie będzie. A jakbym sobie tu wskoczył? Dobra, dalej w... Ty kurde, ty chłopie, nie przesadzaj. O, i widzisz, trochę się wywróciłeś. Są wibracje, gram na padzie. Na padzie mi się będzie najprzyjemniej grało w Rizena. Jest ta kobieta? Tej nie gadaj, że ona się zbugowała tam na górze. Ej no kobieto, chodź tu. To ona kurde nie umie się wspinać? Zaraz ją nauczymy. Dobra. Idziesz, idziesz? No kurde, samodzielnie umie skakać. Nie, no nie wierzę. Ta gra to już normalnie przełom, jeżeli chodzi o Risen. Bo nie mówię, że jest lepsze już od razu od Skyrima, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Dobra, idziemy sobie, idziemy naszym piratem. Lutujemy dalej nasze pomieszczenia. A, i odcinki będą po 20-30 minut. Bo nie chcę ich robić naprawdę w cholerę długich. A chcę, żeby ta seria trwała długo. Więc wiecie. Tak dla ścisłości będę robił też jeszcze zapasowe odcinki z tej gry. Żebym miał co potem wysyłać. I ta gra najprawdopodobniej ukaże się na moim kanale dopiero albo jeszcze w tym miesiącu, albo już we wrześniu. Zobaczymy. No to wszystko ode mnie zależy.
Przysprintujmy nieco. Bo jeżeli tak będę wolno biegać, to czas będzie mi szybciej uciekał. A ja muszę sprawdzić każdy zakątek tego miejsca. Czy coś tu się nie znajdzie. Dobra. Co tutaj jeszcze mamy takiego? Tu na razie nic nie widzę. Ja nie idę według tak misji, po prostu chcę się czuć jak u siebie w domu. Czyli po prostu podążam, gdzie mi się podoba. Znajdę, to znajdę. Nie zna... O, zamknięty kufer. Lockpicków potrzeba. Kurde. Trzeba zapamiętać tą lokację. Raczej to miejsce. Dla tej sprawy zrobię sobie nowego save'a. Nie wiem, ile mogę robić takich slotów. Zrobię sobie nowego save'a na wszelki wypadek. Żeby sobie zapamiętać tę lokację, wyjmij miecz, bo już czuję tutaj... A, miałem nadzieję, że to stworzenie, a to po prostu taka palma. Wydawała się dla mnie być jakby takim krabem. Moment, jak tam z naszym wyposażeniem? Trzeba je w ogóle nałożyć. Dobra, czyli teraz żywność, zapasy żywności. Krew, regeneracja. No za mamy te zapasy żywności. Dobra, nieco zjedliśmy, ale chciałbym sobie na przykład je nałożyć tutaj, żebym miał w menu szybkiego wyboru. To jakoś to muszę zrobić. O, jest. Przytrzymaj RB i teraz tutaj. I aha, mamy to przepisać sobie. No dobra, to sobie przypiszemy tutaj. Dobra. Room będzie tutaj. A surowe mięso. A surowego nie mogę, bo najpierw to przyrządzić. Moment, to jeszcze sobie wejdziemy dokładnie tutaj. Sprzęt. O. Też sobie to zrobię. Prawa ręka to będzie tutaj. Tak sobie zrobię. A lewa ręka będzie tutaj. Żeby było tak logicznie przynajmniej. Dobra. Reszta to chyba jakoś już nie jest istotna. Za bardzo. Ale fajnie. Mnie się podoba ten system szybkiego wyboru. Przynajmniej teraz mamy wszystko jasne. Dobra. Gdzie co mamy? I to jest coś. O, kolejny grzybek. Jak miło. O, to jakaś głowa, czaszka nam się przeturlała. Bardzo fajnie, bo to przynajmniej jakby przyjmuje taką grozę i taką niepewność, bo zawsze nas coś może zaskoczyć. Ja wyjmę sobie na wszelki wypadek miecza, a mnie kurde tutaj zarąbią. Szkoda, że nie można obcinać. O, ognisty kwiat. Fajnie. Nie chcę z tobą gadać, babo. Tylko chcę podnieść ten kwiat. Czaisz? Czaisz bazę? No ja myślę, że ty czaisz. Dobra, lutujemy dalej to miejsce. Bo to jest duże miejsce, więc będzie masa. Masa po prostu lutowania. O, autosave nam się zrobił. Całkiem fajnie. Tu już byliśmy, tak? Nie, bo są grzyby. Ja wszystko muszę znaleźć. Nie ma co. Cokolwiek znajdę, przyda się. Dobra, tak sprawdzam jeszcze tutaj. Czegoś nie pominąłem. Czy jakiś szczegół nie został przeze mnie ominięty? Ja tej czaszki chyba nie mogę podnieść, nie? Kurde, nie baw się w piłkę nożną. Ja wiem, że ty lubisz pirackie zabawy, ale tutaj nie ma, jeszcze nie istnieje coś. O, małża, jak fajnie. I sobie ją otworzymy teraz. Pusto, okej. Nie ma sprawy. Gdzieś więcej małży leży? Nie, bo ja się muszę dobrze rozejrzeć. No i tu kolejna. Widzicie, ja się dobrze nie rozglądam czasami. I to mnie może zwieść. Ale jak mam dobre oko, to znajdę wszystko, bo loot exploring to jest moja ulubiona zabawa w takich grach RPG-owych, typowych. Dobra,
Tu jeszcze przejrzymy. No i widzicie kolejny. Małż tutaj będzie od cholery pusto. Jak się do mnie, jak się dobrze nie rozejrzę, to nie znajdę, no to jest logiczne. Jest ten swobodne poruszanie się. O, złota koniczyna. No patrzcie, no i jest tu multum rzeczy do znalezienia. I nie wiem na kiedy ja na to mogę znaleźć czas. To jest najgorsze. Kiedy ja znajdę czas na takie porządne lutowanie. Okej, okay, dobra. Tam coś leży. Nie, bo się muszę dobrze rozejrzeć. Nie, zdawało mi się. Przesprintuj nieco. Sprint nawet jest w fajnym miejscu. Bo teraz to po lewej stronie sprintuje, a nie po prawej. Jakby to się wydawało. Jeszcze się dobrze rozejrzę w tym miejscu tak z kilka razy. Jeżeli nie znajdę żadnej ciekawej roślinności, no to po prostu pożegnamy się w pierwszym odcinku. O odcinków nie wiem, gwarantuję, że to może być, nie wiem, od 50 do 70, ale takie jest na moje oko. To nie jest pewne. Tutaj nic nie jest pewne, bo jeżeli to się może wydłużyć, to seria będzie dłuższa i ciekawsza, co najlepsze. Dobra, teraz coś tu leżało. To jest surowa ryba, którą sobie potem sporządzimy. Kolejna surowa ryba, no fajnie. Małż, coś jeszcze leży tutaj w kolejny małż. Fajnie, coś jeszcze ominąłem. Nie, bo ja dobrze się rozglądam. I wy to widzicie. I wy to widzicie, że ja się chcę profesjonalnie poruszać. Dobra, małża, kolejna perła. O, czarna perła! O, ile warta? 50, no. No ładnie, no to już mamy tutaj 45, to nawet nieźle się już wzbogacamy. Powoli. Powoli będzie coraz lepiej z nami. Dobra, przesprintuj sobie. Ale tutaj sprint jest nieskończony i tutaj trochę jest minus tego. Ale no co poradzić, grę zrobili tak, żeby się grało przyjemnie. I to czuć, to po prostu czuć w żyłach i w krwi. Dobra, no tu też nic nie widzę za bardzo. Aha, dobra, bardzo się cieszę. Coś tu jeszcze leży takiego ciekawego. Nic mnie nie minie, spokojnie, ale fajnie tu skacze. Owoc maki, czyli to do zapasów żywności, coś jeszcze przy tej roślinności. Ale fajnie skacze, nie ma co. Skoki tutaj naprawdę już porządne są. Czaszkokwiat, jaka nazwa. Ale fajnie, fajnie, śmiesznie, z humorem. Ja się nie czuję taki znudzony, a ciekawa gra jest. Ciekawie się zapowiada. Dobra, dzięki za pomoc. Szczury. O ty, kurde. Szczurzy. Nie, oj, dobra. Nie, bo ta kobitka też mi daje exp. Fajnie, surowe mięcho. Czyli mogłem się spodziewać mięsa u szczurów. U szczurów zawsze jest mięso, zazwyczaj. Coś jeszcze, małża pusta. Dobra. Dobra, co tu mamy? Znowu małża, no małż tutaj jest od cholery. Pusto, dobra. Czyli będziemy się tutaj bawić czystą matematyką. Ten czynnikiem prawdopodobieństwa przy otwieraniu małż, rzecz jasna, bo to jest duża szansa, że coś nam wypadnie. No wypadła nam czarna perła, z czego ja się cieszę, jak na pierwszy odcinek gry. Coś jeszcze? O, proszę, małża. Tam chyba widzę kolejną małżę, bo mi się zdawało. Nie, nic nie widzę, szkoda. Dobra, wiecie co? Chciałbym już skończyć odcinek. Mam wrażenie, że już zaraz mi wybije pół godziny. Tylko się może dobrze ustawię z naszą kobitką. Dlaczego ona się odsuwa ode mnie? Czy ja śmierdzę tak bardzo? Nieważne. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie pierwszego odcinka z gry Risen 3. Jeszcze sobie zapiszemy tu na pierwszym. Ok. I jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I jeżeli chcecie więcej tej gry, napiszcie mi, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie.
Yo.